Ponieważ świat tak pędzi do przodu, a ja nie chciałbym zostać w tym pędzie pominięty, postanowiłem ostatnio zgłębić niezgłębione tajemnice sztucznej inteligencji 3.5. Jest już 4.0, ale za to trzeba bulić kasę, więc szkoda kasy, lepiej pobawić się z 3.5 i zobaczyć, czy w ogóle warto. Więc uruchomiłem czata GPT i zadałem mu fundamentalne pytanie filozoficzne. Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Odpowiedź. To popularna zagadka, a odpowiedź brzmi krokodyl. Zadałem to pytanie jeszcze raz. Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Odpowiedź. To pytanie brzmi jak zagadka, a odpowiedź brzmi lód. Ta zagadka jest przykładem zabawy słowami. Po wodzie pływa sugeruje, że coś porusza się po wodzie, a kaczka się nazywa sugeruje, że ta rzecz nazywa się kaczka. Ale odpowiedź jest zaskakująca, ponieważ lód również może pływać po wodzie, a fraza kaczka się nazywa ma dwa znaczenia. Może sugerować, że coś nazywa się kaczka, ale także może odnosić się do nazwania kogoś lub czegoś, czyli nazywać się. Zadałem kolejne pytanie. Dlaczego za każdym razem inaczej odpowiadasz na to pytanie? No i odpowiedź czata GPT. Przepraszam za zamieszanie. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że twoje pytanie oparte jest na znanej zagadce, której odpowiedź to lód. Czasami, gdy pytanie jest pytaniem z kategorii zagadek lub rebusów, można dodać różne odpowiedzi, które pasują do kontekstu lub przyniosą zabawę dla rozmowy. Jednakże, biorąc pod uwagę tradycyjną odpowiedź na tą zagadkę, powinienem odpowiedzieć, że to jest lód. Mam nadzieję, że odpowiedź ta spełnia twoje oczekiwania. No i tu muszę powiedzieć, że takie dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Od razu mi się to kojarzy z bajkami robotów lub Cyberiadą, gdzie zostało umieszczone opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Maszyna Trurla, która uparcie twierdziła, że 2, a 2 jest 7. Ale teraz też skojarzyło mi się ze skeczem, właściwie z filmem Monty Pythona, gdzie udowadniali ludzie, którzy złapali czarownicę i przyprawili jej sztuczny nos, że małe kamyczki też pływają po wodzie.